tym nagraniu mam nadzieję, że ponownie przedstawię Ci, czemu układ okresowy pierwiastków jest bardzo przydatnym narzędziem podczas analizy zjawisk chemicznych. W szczególności skupię się na grupach w układzie okresowym pierwiastków. Grupy w układzie okresowym pierwiastków są to jego kolumny. Elementy w danej grupie układu okresowego pierwiastków mają bardzo różne liczby atomowe, a pomimo to mają zbliżone właściwości chemiczne i fizyczne. Jest to spowodowane taką samą liczbą elektronów walencyjnych. To właśnie elektrony walencyjne są reaktywnymi elektronami danego atomu. To te elektrony tworzą wiązania chemiczne pomiędzy atomami. A w związku z tym, że atomy w danej grupie mają tyle samo elektronów walencyjnych, to odznaczają się podobną reaktywnością i będą tworzyć podobne jony lub zbliżone wiązania chemiczne. W tym filmie skupię się na grupach na obrzeżach układu okresowego pierwiastków. W ich przypadku mamy do czynienia z tworzeniem wiązań jonowych. Atomy tworzące te wiązania będą chciały występować w przyrodzie w postaci jonów. Aby uzyskać w pełni zapełnioną powłokę, będą one przyjmowały elektrony, przechodząc w aniony. Albo po tej stronie będą oddawać elektrony, przechodząc w kationy. Co to oznacza mieć w pełni zapełnioną powłokę? Otóż pomocna jest tutaj reguła oktetu lub dubletu, zgodnie z którą atomy dążą do tego, by mieć dwa, jeśli mówimy o atomie wodoru, helu, litu lub berylu, albo też 8 elektronów na ostatniej zapełnionej powłoce. Atomy dążą do konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. Gazy szlachetne mają bardzo korzystną, możliwie najmniejszą energię, przez co są niereaktywne. Jest to spowodowane całkowicie zapełnionymi powłokami elektronowymi. Powłoka elektronowa helu jest całkowicie zapełniona. Obie powłoki elektronowe neonu są całkowicie zapełnione. I tak dalej. Jeśli przesuniemy się o jedną grupę w lewo od gazów szlachetnych, to mamy do czynienia z halogenami, albo też ich inna nazwa to fluorowce. Fluorowce mają 7 elektronów walencyjnych, więc aby uzyskać stabilną konfigurację elektronową gazu szlachetnego, brak im jednego elektronu. W związku z tym fluorowce, jeśli mają taką możliwość, chcą przyciągać do siebie elektrony innych atomów, przez co uzyskują w związkach chemicznych oktet elektronowy na ostatniej, zapełnionej powłoce. Przechodzą najczęściej w postać anionu. Fluor będzie tworzył anion fluorkowy. Chlor, anion chlorkowy. Aniony pierwiastków z 17 grupy układu okresowego pierwiastków są jednoujemne. Tym atomom brakuje do oktetu tylko jednego elektronu. Idąc dalej w lewo, mamy grupę 16. Tlenowce. Atomy pierwiastków z tej grupy mają 6 elektronów walencyjnych. Podobnie jak chlorowce, będą one wolały zyskać elektrony, dokładnie 2 elektrony, do tego aby mieć zapełnioną całkowicie ostatnią powłokę elektronową. Łatwiej jest im przyjąć 2 elektrony niż oddać aż 6 elektronów. Atom tlenu po uzyskaniu korzystnej konfiguracji elektronowej przechodzi w anion tlenkowy. Atom siarki przejdzie w anion siarczkowy. Teraz przejdźmy do drugiej strony układu okresowego pierwiastków. W pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków atomy posiadają jeden elektron walencyjny. Atomy te, aby uzyskać korzystną konfigurację elektronową, oddają jeden elektron. Tym samym przechodzą w kation. I tak będziemy mieć kation sodu, kation potasu, czy też na przykład kation litu. W związku z tym, że elementy grupy pierwszej są bardzo reaktywne i najniższą energię uzyskają po oddaniu jednego elektronu i utworzeniu kationu, to właśnie w postaci kationu spotkasz je w przyrodzie. Praktycznie nierealnym jest, aby spotkać sód w postaci atomowej. Prędzej będzie on kationem w tzw. kryształach jonowych, np. bardzo rozpowszechnionym chlorku sodu. Jeśli przejdziesz do drugiej grupy układu okresowego pierwiastków, to wszystkie te elementy, aby uzyskać korzystną energię, oddają 2 elektrony i dzięki temu zyskują oktet lub dublet elektronowy. Atom wapnia przechodzi w kation wapnia. Atom magnezu w kation magnezu. Jeśli atom metalu z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków znajdzie się w towarzystwie atomu fluorowca,
to jako elementy bardzo reaktywne zaczną one ze sobą reagować. W wyniku reakcji chemicznej pomiędzy tymi dwoma elementami powstają oddziaływania elektrostatyczne, zwane wiązaniem jonowym. A tym samym metal przejdzie w postać kationu, tracąc jeden elektron na rzecz chlorowca, który przyjmie elektron i przejdzie w postać anionu. Teraz weźmy na przykład atom wapnia. Atom wapnia dąży do przejścia w kation wapnia i tym samym uzyskania konfiguracji elektronowej argonu. Jeśli więc na przykład wapń znajdzie się w towarzystwie jodu, to atom wapnia oddaje dwa elektrony. Wychodzi, że po jednym dla jednego atomu jodu. Będziemy potrzebować dwóch atomów jodu, ponieważ każdy z tych atomów chce przyjąć jedynie jeden elektron i chce przejść jedynie w jedno ujemny anion. A kation wapnia ma do oddania aż dwa elektrony. Powstaje tu jodek wapnia. Jest to kryształ jonowy zbudowany z kationów wapnia i anionów jodkowych w stosunku molowym 1 do 2. Jeśli natomiast atom wapnia znajdzie się w otoczeniu z atomem tlenu, to wapń przekaże swoje oba elektrony walencyjne atomowi tlenu. Przez co wapń w postaci kationu będzie miał ponownie całkowicie zapełnioną ostatnią powłokę. Natomiast atom tlenu przyjmie dwa elektrony, przez co przejdzie w anion tlenkowy i tym samym również będzie miał zapełnioną całkowicie ostatnią powłokę. Zobacz, że wszystkie przedstawione tutaj kryształy jonowe mają sumaryczny ładunek wynoszący 0. Składają się z kationów i anionów, ale tyle, ile elektronów oddaje metal, tyle elektronów nie metal przyjmie, a przez to całkowity ładunek pozostaje zerowy. Aby określić, jaki jon utworzy najchętniej dany atom, warto posłużyć się układem okresowym pierwiastków. Numer grupy podpowiada, ile elektronów walencyjnych mają elementy w danej grupie. Tu liczba elektronów jest zbieżna z numerem grupy. A tutaj od numeru grupy należy odjąć 10. Jeśli dany atom znajduje się po lewej stronie układu okresowego pierwiastków, jest metalem i dąży do oddania elektronów, czyli chce być kationem. Natomiast elementy po prawej stronie układu okresowego pierwiastków dążą do przyjęcia elektronów, a tym samym przejścia w postać anionów.